cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Borderlandsa, 10 już. O, jesteśmy na miejscu i ruszamy tam, gdzie musimy ruszać. Ale czekają na nas skagi, które raczej nie są przyjaźnie nastawione do życia, a najmniej już do nas. Kurde, mocny damage idzie z tej broni. O kurde, tam coś chyba nieprzyjemnego do nas idzie. Łożesz w dupę. Jeszcze ognisty. Ło. Łożesz. Dobra, trzeba to jakoś wszystko skontrolować. To z granatą. Dobrze, już giniesz, giniesz. Dobrze. Dużo expa poszło za niego. Jeszcze was tutaj wykończymy. Bo ty jeszcze, wy jeszcze stawiacie tutaj opór. Kurde, mam przeładowanie. Ale już i tak pomogę. Dobra, siad piesku. Dobra, a badass fire skak. Żaden problem. No i proszę, no i wszystko poszło. Łatwo, bardzo łatwo. Co tam jeszcze jest? A, tu już na fulla mamy. Hajsy. Dobra, gdzie ta misja jest? Uuu, jak daleko. Strasznie daleko. My tu za ten czas się możemy porządnie obłowić expem. Jeszcze jeden idzie. Ten plujący teraz. O kurde, to jeszcze dorosły. Łowy. Dużo tych skaków tu jest, trzeba przyznać. Dobra, już, już zdychasz. Kurde. Jeszcze raz. Dobrze, się złożył pięknie. Dobra, już. Spokojnie, leż. I mi tu nie przeszkadzaj. Miałem tu jeszcze parę spraw do załatwienia. Między innymi tą misję fabularną. To jest fabularna, nie poboczna, żeby się wam nie myliło. No i ogólnie mam co nagrywać. Nagrywam, bo to lubię i no to tyle, bo po prostu niektórzy ludzie myślą, że ja po prostu wymięknę, kiedy oni będą coś do mnie mówić, typu, a że mam żałosny komentarz, bo to, bo tamto, bo nie mam co nagrywać, tylko MTA. Ja mam co nagrywać, uwierzcie, że mam. Tylko wam głównie chodzi o ten komentarz. Łożesz w dupę! Nie wierzę, pierwsza śmierć. Pierwsza, właściwie nie śmierć, ale żeśmy upadli. Kuźwa. Widzicie, moje komentowanie kończy się potem tym, że jeszcze mogę się rozproszyć. Patrzcie, no i widzicie, 10 odcinek o tym wszystkim post zasądził. Łowy, żeż. Dobra, teraz tak szarżują. Dobra, trzeba tu teraz nawalać i to naprawdę ostro. Dobra, padłeś. Ty jeszcze teraz, gnojku. Bandycki. No, padasz, padasz. Składasz się już. O. Przyjemnie było? Pewnie, że było dla was przyjemnie. Chociaż nie. Mógłbym zaprzeczyć. Dla mnie owszem, o ty. Jeszcze tam z dachu nawalają. Kurde, ciężko trafić stamtąd. O, ledwie raz trafiłem. Musiałbym tam naprawdę z czegoś porządnego. O kurde! A, muszę się skryć trochę. Teraz to naprawdę cisną tutaj i to nieźle. Ale to mnie się nie podoba. Kurde, przecież chcę wycelować dobrze. Dobrze, poszło. Teraz trzeba strzelać trochę po snajpersku, bo to zawsze działa najlepiej. Dobra,
Dobrze, dostał. Ha. Dobrze mówisz. Co tu mamy jeszcze? Jakiś rewolwer, ale to chyba jakiś słabiutki, bo nasz ma o wiele więcej damage'a. Dobra. Weźmy sobie jeszcze mniejszego medikita. Niech nas wyleczy do końca. No my się dalej będziemy kierować w stronę misji. Trzeba jak najprędzej, bo czasu już trochę nam przeleciało, a chciałbym to zrobić, uwierzcie, bo to czas idzie naprawdę szybko. A nim się obejrzy, to może minąć już właśnie 15 minut. Tak jak teraz. Chwileczkę, chwileczkę strzelaj. Dobrze. To było rozsądne posunięcie. Dzięki temu zginąłeś. O! To jeszcze mięśniak, który myśli, że mnie zniszczy. Ale się myli. Już po tobie. Dobrze, dostał krytyka na twarz. I już się pięknie złożył mięśniak. Czeka mnie tu więcej. O! Jeszcze płonący psycho. Wiem, że was tam więcej jest, tylko boicie się po prostu stanąć twarzą w twarz. Proste. Kurde, przeładowanie. No zawsze to jest najgorszy moment, jeszcze jak w ciebie nawalają. Gdzie wy tam jesteście? O, proszę, tutaj. I jak ładnie dostał. Ło! Co to za wybuch? Jakieś nuklearne wybuchy są. Ło! Co to było? A, jakaś broń błyskawiczna, taka z prądu. Też się cieszę. No i tak gubiłem. Dobra, idziemy w stronę misji. Tu nie ma co, wiecie, szukać. Chcę jak najprędzej to zrobić. Co, kto jeszcze? Kto jeszcze śmie? Dobra, ciebie mam już w nosie. Okej, czyli teraz trzeba się przenieść. Znowu. Czyli jeszcze jedna lokacja, którą będziemy mieli dzisiaj okazję zwiedzić. Sledge's Safe House. Aha. Okej, dobra, jesteśmy tu na miejscu. Tak trochę tu dziwnie. Ale to chyba normalne. Dobra, troszeczkę ammo uzupełnimy. Bo coś czuję, że misja będzie długa i oporna. O Boże, ile tego ammo poprzepaściłem. Ale przynajmniej jest już z głowy. Okej, dobra. Możemy już iść. Tutaj chyba raczej nie opłaca mi się nic kupować. Tylko sprawdzam jeszcze tarczę. Nasza tarcza najlepsza, jak do tej pory. Tu lepsza, tylko dość droga. 11 kafli ponad. Prawie 11,5. Trzeba będzie zebrać sporo hajsu. O, bandytów nawet mamy tutaj. Dobra, trzeba tu rzucać tymi granatami. O kurde. Już ten piękna rozwałka. Ło, granatami też rzucają. Odłamkowymi! Ło, że w życiu. Dobra. Tu trzeba już was naprawdę poważnie miażdżyć. Dobra. Pięknie dostajesz. Krytyki na twarz. I już skończony jesteś. Znowu granat. Dobra, poszedł granat. Kolejny mięśniak. Patrz, przeżył, kurde. Jeszcze ma, kurde, plus 1 HP. Nie ma uciekania. Ło! O kurde. Tu już mamy stan krytyczny. I to dość poważny stan. Odczekamy chwilę. Niech się nam tarcza załaduje. Troszeczkę się podleczymy. Dopiero wtedy możemy atakować. O kurde. Badass. To mamy wyzwanie. Dobra, rzuć granata, dobrze. O, dostał ktoś pięknie. I dobrze mu tak. To jeszcze. Teraz przeniosę się na inną pozycję. Dobra, trzeba go tutaj stanowczo zaskoczyć. Jest, krytykami na twarz.
O! Mam tu dla ciebie lepszą broń. Jeb! Dobra, teraz się skończyła zabawa, bo widzę, że chcesz poważnie się już bawić. Jeb ci. O tak. Teraz się tak pobawimy. Jak taki mądry jesteś, to cię wykończę szybciej niż ci się będzie wydawało. Jeb ci. Ile expa poszło. Pięknie. Okej. A co to jest? Karabinek podpalający. Musiałbym przemyśleć tą kwestię. Grenade mode. Przeładowanie, co zrobimy? Okej, tutaj też przydałoby się. Dobra, idziemy dalej. Bo to jeszcze nie koniec naszej tutaj przygody. A odcinek już ma parę dziesiąt minut. Około 20 będzie. Więc możliwe, że znowu będzie długi odcinek. Ale przynajmniej będzie się coś działo. Ło! Ło kurde! Jak oni tu na mnie najechali! Oż ty w życiu. Kuźwa. Ej, oni naprawdę chyba już oszaleli i to... na fulla. Nie, tu trzeba... poważnie już podejść do tej sytuacji, bo to jest naprawdę... coś... jakieś przegięcie. Gruba przesada. Dobra, chować się. I nawalamy z powrotem. No chodźcie tu. Tak się boicie. A nawalać to byście się chcieli. No, dostał jeden. Rzucę jeszcze granata im na twarz. O kurde. Co ten koleś robi? Kurde, chyba już podgrzało. A, masz za swoje. Nie trzeba było tak podchodzić. Dobra. Przeładowanie. I jedziemy. Dobra, zdechłeś. Szybko. I teraz kolejny. Ktoś tu jeszcze jest. O kurde. Dobra, pojechaliśmy ich wszystkich ostro. Tylko prawie myśmy zginęli. Ale mają pecha, no nie dorównają mi w życiu. Musieliby naprawdę próbować wielokrotnie. Ale mają pecha, niestety. Użyjmy sobie jeszcze jednego medikita. Trzeba będzie jakieś zapasy potem uzupełnić. Gdzie teraz idziemy? Właśnie. To jest nasze takie kolejne pytanie. No następny. Dobra, z granatą walnij. Pięknie dostałeś. Dobra, nawalaj. O, pięknie. To było dobre posunięcie. Kucnij. I teraz nawalaj. Dobrze, ile krytyków poszło. Pięknie. I co? Nie, bo to już dawno było, Juso. Kto tu jeszcze jest? Jakbym słyszał klaptrapa, tak szczerze mówiąc. Dobra, ale to trzeba jeszcze polutować. O, jedna szafka niestety była pusta. Szkoda. Znowu puste szafki, co jest grane? Jakby ktoś tu coś ukradł. What? Słyszę cię, klaptrap. To jakiś inny. O. Aha, jakąś misję żeśmy wzięli. Teraz trzeba coś naprawić. Repair kit. Aha. Coś trzeba naprawić. To jest pewne. Czekaj, gdzie to jest? No człowieku, chcę ci pomóc. Chcę ci uratować życie. Bo kurczę. Coś muszę tu zrobić. Gdzie to w ogóle jest? Aha, to tam jest. Ktoś... a to tutaj. Dobra. Okej, dobra.
teraz trzeba mu pomóc. Zarąbiście, powiem wam. Dobra, już go uratowaliśmy. Oj, mamy upgrade. Miło. Dobra, pomogliśmy mu. A, teraz możemy więcej itemów utrzymywać. To nie jest Claptrap. To chyba jest jakby jego brat, nie wiem. Ale jak ja mam iść za tobą? Jak kurczę, nie mogę iść za tobą właśnie, w tym problem. Aha, on teraz coś otwiera. Nie, trzeba iść na górę. I tyle. Giniesz. O kurde. Ło, w pytę. Ożesz. Kurde, to już było niepoważne posunięcie. Jak dla mnie to było aż przegięcie wręcz. Ty. Dobra, już. Nie kozaczysz mi tu. Co my tu mamy? O, chyba ten sam kałasz. Identyczna. Ej, oni mają te same bronie co ja. No bez jaj. Kurde, no to jest śmieszne. Dobra, idziemy dalej. O, to jest ten nasz... Nie jest Claptrap. Claptrap jest żółty. Dobra, kucnij. Więcej tych idiotów nie mogło być. I jakie krytyki dostaję. Padłeś, pięknie. Dobrze się śmiejesz, tak. A da się z tobą gadać? Nie. To jakaś skrzyneczka. Lepszy kałasz. Proszę bardzo, trzeba coś wywalić. Coś wywalić takiego gównianego. O, to możemy wywalić. I zmieniamy. Proszę bardzo, teraz mamy broń. Jakaś snajpera. Chwilę, czy coś się znowu wywali bezużytecznego. O, to się może wywalić. Bierzemy tą snajperę. Amunicja. Co to? A, jakieś gówienko. Nie chce mi się tego brać. Okej, idziemy dalej. Bo misja czeka. Ups. Czyś byśmy coś nie tak zrobili? Coś się usłyszało. Ło kurde! Jest. Co tu się dzieje? What the fuck? Ja już po prostu nie wiem co tu się dzieje, bo kurde, tak tu wszyscy nawalają. Ło. Jak ta broń nawala? Chwileczkę, odkucnij. Jak to szybko nawala? No chodź tu. Dobra, dostałeś. Przeładuj. Ło! Kurde, coraz gorzej jest. Ale chyba się już to ustabilizowało, nie? Nie ma tu już nikogo. Dobrze. Kurde, ale normalnie to jest masakra. Gorzej bym powiedział nawet. Dobra, idziemy dalej. Coraz gorzej jest, tak? Przynajmniej wyczuwam. Pewne nie jest. O, lucik. Dawać mi tu wszystko. Dziękuję. Okej. Teraz za strzałeczkami trzeba iść. Ale niekoniecznie, bo zawsze mamy loot. Lepiej wszędzie pójść niż nigdzie. Dobra, tu już nic nie ma. Nie, jeszcze skrzyneczka. A w niej co? Jakieś gówno. Gówno. Dobra, nie chcę mi się tego brać. Tylko ammo wezmę. Dobra, idziemy. O, przyszli. O, pięknie padło. Kto tu jeszcze idzie? Kto chce się jeszcze zabawić z nami? Nie ma sprawy. Ja zawsze chętny. Padłeś. Aj, no że mnie trafił. Uuu, jak dostał. Pięknie.
broń naprawdę nawala przepięknie. Okej, tylko jeszcze sprawdzam, czy czegoś nie ma tu do lutowania. Zawsze jest coś, co możemy zlutować. O, przyszedł mięśniak. Dobra, zdechłeś. No chodź tu. Jak to szybko nawala i to mocno jeszcze. Jakie kryty. Dobrze. Ta broń się najbardziej teraz spisuje. Z nich wszystkich. Dobra, ale idziemy teraz tutaj. To jest chyba ta brama, nie? Okej, jesteśmy tu na miejscu. O kurde. To jest nasz boss, którego ubijemy bez problemu. Dobra. Teraz zrobimy takie buty. Ło. Odpuśćcie sobie. O Boże, ile tego gówna jest. Ło. O kurde. Coraz gorzej. Nie, trzeba teraz się trochę pobawić z nimi w berka. Rzucę im jeszcze granata pod nogi. Już po tobie. Spokojnie. O, nie mam już ammo. Już po tobie. Patrz, dalej walczy. Jest! Kurczę, jakie bydle. Kurde, co by tu podnieść pierwsze, bo widzę, że dużo jest do podnoszenia. Ale też jest dużo niepotrzebnych rzeczy. Kurde. Koleś miał tyle hajsu, że to aż się naprawdę w głowie nie mieści. Ale nas też ładnie pocisnął wtedy. I szkoda wielka. Ale co my tu mamy zrobić właściwie? Dobra, zrobiliśmy co trzeba. Aha, i teraz trzeba wrócić się. You should be able to get into the mine now. There's nothing between you and Sledge, and we're one step closer to the vault. Dobra, uciekamy stąd. Everything you've faced up until now has been simple. You're about to face a real challenge in Sledge. Chwileczkę, dobrze my to robimy. No dobrze. Aha, trzeba otworzyć to teraz. Dobre. No i wszystko jasne. Tu już level 17. Dobra. Pożegnamy się już tu z wami. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 10 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeszcze tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. Yo!